I zgodnie z obietnicą dzisiaj ciąg dalszy tych pięknych zdjęć z bardzo starego, ponad stuletniego albumu. Oglądamy dalej. I kolejne dwa zdjęcia. Popatrzcie, piękne wozy, piękne karety, piękne konie i jakaś tam wycieczka. Gdzieś tam się szykują na jakąś wycieczkę. Tutaj pokażę jeszcze raz. Teodor Libiszowski, łatwo go poznać po tej charakterystycznej białej czapce i tych wąsikach. Gdzieś tam towarzystwo się szykuje na jakąś wycieczkę. Kolejne zdjęcie, kolejna fotka to prawdopodobnie Aleja Grabowa obecna. Tak mi się wydaje, tak się wydaje moim znajomym, z którymi oglądałem te zdjęcia, ten piękny album. No chyba tak. Tutaj za chwilę jest koniec tej alei, tej ulicy Grabowej. Tam dalej jest, no, jedzie się na Włodawę, kierunek Włodawa, tam na Urszulin, a tutaj do Sosnowicy właśnie lasek dawnego folwarku, lasek do Sosnowicy dwór. Tak mniej więcej. No. Tak mi się wydaje. Kolejne zdjęcie z tego pięknego albumu. No nie wiem, wydaje mi się, że to może być droga, wiecie, z Sosnowicy dwór do Sosnowicy. No to było 100 lat temu, no wiecie, no, gdzieś tutaj są te bloki teraz. Tak mi się wydaje, oczywiście mogę się mylić, że tutaj gdzieś jest siedziba nadleśnictwa obecnie. Tutaj zabudowania pracowników nadleśnictwa. A dalej tam jest droga do kościoła. Tak mi się wydaje, że to jest aleja kasztanowa obecna. Ale czy tak jest, trudno mi powiedzieć. No i kolejne zdjęcie. Gdzieś te powozy wyruszają. W pierwszej karecie, czy w pierwszym powozie. Teodor Libiszowski. Zobaczcie, taka dwukółka jest taka fajna. Nie? Jakby... Jak się odczepi kunia, to tak opadnie te dyszle, te, nie? To taka ciekawa konstrukcja, no bo wszystkie inne są takie czterokołowe, to jest taka dwukółeczka, jakaś taka prestiżowa, jakby to moja córka powiedziała. No i tutaj wydaje mi się, że to te same ujęcie, no, tutaj z tej strony, co już było ten staw, to chyba kłoda, chociaż mówię, przez 100 lat, jeszcze raz powtórzę po raz kolejny, że to się mogło wszystko pozmieniać. Tak mi się kojarzy, że to jest kłoda, że tutaj jest ta droga Sosnowica-Turno, Sosnowica-Hola. Tutaj jest ta wyspa, na której stali ci wcześniej ci turyści, no, nazwijmy to tak. O, a na tym zdjęciu... Folwark Lasek. Te zdjęcie, zobaczcie, jest robione z wysokości, co by wskazywało na to, że jest robione z budynku tego, który wcześniej oglądaliśmy. Następne zdjęcie, no tutaj nam rozjaśni troszkę, ale to te zdjęcie tego magazynu, który jest naprzeciwko biura gospodarstwa rybackiego Polesie. To znaczy, to jest droga, przez Sosnowicę dwór. To jest dom, nie powiem teraz nazwisk, kto gdzie mieszka, no bo ktoś się może obrazić, albo jakieś tam te RODO i tak dalej, ale powiem tak, jeżeli tutaj dla mieszkańców Sosnowicy to będzie zrozumiałe, może powiecie, jak tutaj się jedzie w stronę Izabelina, o, ja mogę powiedzieć, że ja tu jest za tymi drzewami troszeczkę dalej jest mój rodzinny dom, tam są dwa stawy, te kąpielisko, tak mi się wydaje, że to tutaj, więc tu jest mój rodzinny dom, teraz no mieszkam gdzieś indziej, ale tam tutaj w Sosnowicy wszyscy wiedzą, gdzie mieszkałem. Tutaj za tymi drzewami teraz jest droga i prowadzi do kwatery myśliwych, do kwatery Kołowieckiego numer 70 Soków w Sosnowicy.
tak mi się wydaje, że to jest w tą stronę, tu są też takie stare drzewa w dół, tu są zabudowania już tak wzdłuż tej drogi teraz powstały, tak jak ten dom, o tak po kolei, więc tutaj gdzieś, no troszeczkę dalej w tą stronę, ale już nie będzie w obiektywie kamery, jest biuro gospodarstwa, jest jeden dom, drugi dom, trzeci, czwarty i tak dalej, aż w końcu ten mój dom rodzinny tutaj jest. Tak mi się wydaje, że to jest to miejsce, ale przejdźmy do następnego zdjęcia, to trochę nam się to może rozjaśni. No i proszę bardzo, to jest ten budynek, zdjęcie tego budynku, na którym są ci, popatrzcie, ci wycieczkowicze, przepraszam. No i tak mi się wydaje, że to jest ten budynek tego obecnego magazynu w Sosnowicy Dwór, czyli to ten pierwszy budynek po lewej stronie w Sosnowicy Dwór. Tak mi się wydaje, ale tutaj coś wam pokażę bliżej. To jest takie dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe zdjęcie, bo popatrzcie, tutaj stoi orkiestra, rybacka orkiestra. Jeszcze ta wcześniejsza powstała, no to jest słuchajcie 1903 rok, czyli mniej więcej w tym samym roku powstała ta orkiestra. I co? I orkiestry kapelmistrzem był mój prapradziadek Andrzej Armaciński. Nie wiem, bo nie zachowały się oczywiście zdjęcia rodzinne żadne z tamtego okresu. Nie wiem, jak wygląda mój pradziadek Andrzej, ale nie wiem, tak stawiałbym na tego z trąbą, bo ta trąba później, nie wiem, mój dziadek, czyli jego wnuk grał na takiej trąbie. Nie wiem, skąd ta trąba pochodziła, ale to jest chyba jedyne zdjęcie, moi drodzy, tej dawnej pierwszej orkiestry sosnowickiej z 1903 roku. Także tutaj kwitło życie kulturalne, kulturowe. No, piękne zdjęcie. Zobaczcie jakieś takie ogródeczki, takie zmyślne jakieś tutaj, no, nie wiem jak to nazwać, jejku, no, sami sobie nazwijcie. Jakieś takie lampy, jakieś klombiki, nie? Tutaj też jakaś taka lampa dziwna, nie wiem, no fajna sprawa. Następne zdjęcie to kościół parafialny w Sosnowicy. Ja tak troszeczkę zbliżę. Popatrzcie, od razu rzuca się w oczy to, że nie ma parkana. Parkana czy parkanu, jejku, przepraszam. Jestem kiepski z języka polskiego. Jest tylko takie, jakieś takie ogrodzenie, takie coś, co zapewne... Na innych zdjęciach widziałem, że tutaj odbywały się różne jakieś tam jarmarki, jakieś odpusty, to pewnie taka granica tego... Tej przestrzeni między kościołem a resztą świata, bo nie ma parkanu. Popatrzcie, tutaj, zobaczcie, jest nawet są jakieś zabudowania tutaj, nie? Także tutaj były jakieś zabudowania takie drewniane, tutaj stała stara plebania. Tu jeszcze można zauważyć, że jest stary krzyż, popatrzcie, już bez tej kuli, która jest obecnie. Tu jest jeszcze dawna... Czekajcie, może to zbliżę trochę. Taka płaskorzeźba świętej rodziny, która później zniknęła, ale niedawno ksiądz kanonik Sylwester Borkowski z powrotem sprawił, że my też również tam się dołożyliśmy do tego parafianie, że ta płaskorzeźba tam wróciła, ale zobaczcie, w 1903 tam była, więc dobrze, że ksiądz kanonik Borkowski się postarał i obecnie kościół wygląda tak jak oryginalnie. Ja jeszcze zwrócę uwagę, popatrzcie, tu są takie, no nie wiem jak to nazwać, to takie, no co to jest, no tutaj takie ozdoby, no takie, ojejku, no takie, no co to, wazony jakieś, no nie wiem, przepraszam, nie wiem, jakoś, coś to się jakoś inaczej nazywa, ale są te ozdoby też wróciły później po latach. Nie wiem, mówiłem o tej, chyba tak, mówiłem o tym, że tutaj była taka przy dzwonnicy, taka plomba, takie coś, no teraz tego też już nie ma. O, i to możemy zauważyć na tym pięknym zdjęciu. Kolejne zdjęcie to zdjęcie, no już takiego podupadającego dworu Sosnowskich, dworu, który należał wtedy do Teodora Libiszowskiego.
W nim jeszcze wtedy, w 1903 roku, ktoś mieszkał. Ja już wam mówiłem w którymś tam z filmików, że mieszkała pani Waleria Niepokulczycka, która miała dożywocie, czyli mogła mieszkać sobie tutaj do końca swojego życia. To jest oficyna północna, więc ten dworek Kościuszki, w którym kiedyś przebył właśnie Tadeusz Kościuszko. A tutaj jeszcze są, zobaczcie, szczątki tej bliźniaczki, jak ja to mówię. Tu też była oficyna południowa, ona się zawaliła, ona już jest w tej chwili, jest zarośnięta, nie widać, czy jest zawalona. W każdym bądź razie, takich zdjęć jest w internecie sporo i na tych zdjęciach z 1914 roku, już ta oficyna południowa jest taka zburzona, więc nie burzą jej wojska radzieckie, rosyjskie, które się stąd wycofują, palą tylko ten dwór, ten lewy alkierz, tak patrząc z tej strony, lewy alkierz, który jest się tutaj, jest zasłonięty przez te słupy, się pozostał, a tutaj cały ten dwór został spalony. Tutaj zobaczcie, też są jakieś takie zabudowania podworskie, tutaj też się ciągną takie zabudowania. No, te zdjęcia akurat tego dworu można sobie jeszcze spotkać w internecie. Kolejna strona albumu i kolejne trzy zdjęcia. To są już okolice oczywiście dworu Sosnowskich. Pozostajemy w tych okolicach, już nie Sosnowicy dwór wcześniej, a tej Sosnowicy głównej. Tutaj jest zapewne ta droga. Skąd? Jakbym powiedzieć? Od kościoła przechodząca tu, ten dwór i dalej tutaj w stronę Bohutyna, w stronę stawu Hetman. To jest zapewne ta droga, taka piękna aleja kiedyś była, ona została wycięta i już nie ma tej alei. Ta aleja, jak się tam wyczytałem, ciągnęła się aż prawie do rzeki Piwonia, także długo, długo, kilkaset metrów jeszcze tutaj w tą stronę, czyli na zachód, żebym nie pomylił, tak, na zachód, ze wschodu na zachód. Tutaj też jest jakieś takie ujęcie tego dworu, taki widać alkierz, ten jeden z alkierzy dworu Sosnowskich. Tutaj też ten park, jakaś taka dróżka w tym parku, stare drzewa, już takich tam nie ma. Większość tych drzew zostało wyciętych podczas niemieckiej okupacji, bo nie wiem, czy wiecie, nie mówiłem tego w filmikach, ale Niemcy szykowali sobie tutaj taką bazę wypadową z Sosnowicy i ponieważ te drogi były takie bardzo kiepskie, tutaj podmokłe, to cięto sporo drzewa i układano te drzewo na drogę. Były takie drewniane drogi w stronę Parczewa i w stronę Włodawy od Sosnowicy. Kawałeczki takie były porobione. Właśnie drewniane drogi takie z bali drewnianych. Ostatnia już strona. Taka mieszaninka troszkę zdjęć, to jest zapewne centrum Sosnowicy, jakieś zabudowania, prawdopodobnie tutaj teraz obecna ulica Wojska Polskiego, tutaj nie wiem zupełnie, co to może być, jakiś rynek, czy to jest takie kiepskie zdjęcie, to prawdopodobnie śnieg jest, czyli to zupełnie by nie pasowało do tamtej tematyki, a na dole jakiś tam piękny staw. To jest ten sam staw, to widać po tych zaroślach i po tych drzewach, po tym ujęciu, że to jest ten staw, który był, czyli hetman, który był robiony, który był uwieczniony na tych pierwszych zdjęciach. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tyle, dobrnęliśmy do końca tego pięknego albumu. Jeśli chcielibyście go obejrzeć tak własnoręcznie, na własne oczy, to oczywiście w Bibliotece Publicznej imienia Krystyny Krachelskiej można to zrobić. Pozdrawiam.